W 1995 roku doktorowi Emo Tomasaro jako pierwszemu udało się utrwalić muzyczne wrażenia wody. Woda wysłuchała muzyki, następnie została zamrożona i pod mikroskopem można było zobaczyć, jak wytworzyła kryształy. Tak wygląda muzyka Bacha. Tak Mozarta. Tak Beethovena. A tak hard rock. Wiaczesław Zwonikow, doktor nauk medycznych Rosja. Czasem są to takie wybuchy emocji, które prowadzą do właśnie takich negatywnych rezultatów. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek na koncercie muzyki klasycznej doszło do takiego wybuchu negatywnych emocji. Eksperymenty wykazały, że agresja powoduje olbrzymie zmiany w pamięci wody. Taka woda może prowokować agresywne zachowania u zazwyczaj spokojnych ludzi. Zło oddziaływuje znacznie szybciej i mocniej. Najwyraźniej związane jest to z wrażliwością człowieka, który zawsze mocniej odczuwa negatywy. Doktor Emoto przeprowadził jeszcze jeden ciekawy eksperyment. W trzech szklanych słoikach umieścił ryż i zalał go wodą. W ciągu miesiąca, każdego dnia, jednemu słoikowi mówił dziękuję, drugiemu jesteś głupi, a na trzeci nie zwracał uwagi. Po miesiącu ryż, któremu mówiono dziękuję, zaczął fermentować, wydzielając silny i przyjemny zapach. Ryż w drugim słoiku szczerniał. Ryż, na który nie zwracano uwagi, zaczął gnić. Doktor Emoto uważa, że ten eksperyment to dla nas ważna lekcja, zwłaszcza w stosunku do dzieci. Trzeba się o nie troszczyć, poświęcać im uwagę, rozmawiać z nimi. Najwięcej szkód przynosi obojętność. Przychodzą mi do głowy fantastyczne hipotezy, ale nie zawsze oparte są na praktyce. Obojętność, nienawiść, gniew, nawet zdenerwowanie działają negatywnie nie tylko na innych ludzi, ale też odbijają się na nas. W duchowym planie, na poziomie myśli, ten, kto wysyła negatywne myśli, zanieczyszcza swoją własną wodę, z której w 75 do 90% składa się organizm. Negatywnie ją ładuje. W wielu światowych laboratoriach wielokrotnie przeprowadzano eksperyment, który dawał podobne rezultaty. Wodę z jednego naczynia rozdzielano na dwie porcje. Na jedną z nich oddziaływano, zmieniając strukturę i właściwości wody. Woda w drugiej kolbie po pewnym czasie przejmowała tę strukturę i właściwości. Woda ma ważną fotograficzną pamięć. Można powiedzieć, że my także możemy pozostawić w niej ślad za pomocą bardzo małej energii, nawet z odległości tysięcy kilometrów. Czy to oznacza, że między ludźmi, którzy w swojej naturze są strukturami wodnymi, istnieje związek na odległość?
żeby potwierdzić bądź obalić hipotezę ludzkich związków na odległość. W lutym 2005 roku profesor Wiaczesław Zwonnikow ze swoimi współpracownikami przeprowadza eksperyment. Dwóch ludzi znajduje się w odległości 15 tysięcy kilometrów od siebie. Jeden w Moskwie, a drugi na północy Ameryki Południowej, niedaleko miasta Santa Elena. Przed nami wirtualne mózgi uczestników eksperymentu. 15 minut przed rozpoczęciem eksperymentu nie ma widocznej więzi między nimi. Zapisywane są najmniejsze zmiany, pozy, puls, częstotliwość oddechu, kardiogram i encefalogram. Nieoczekiwanie aparaty odnotowały wyraźne zmiany. Dwoje ludzi znajdujących się w ogromnej odległości od siebie w jakiś sposób nastroiło się na te same fale. Aparatura zarejestrowała synchronizację poszczególnych części mózgu, oddechu, pulsu. Jak to wyjaśnić? Na razie nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Istnieje hipoteza, że uczestniczy w tym płyn organizmu. Najprawdopodobniej, i na to mamy wystarczająco dużo dowodów, płyn w organizmie wypełnia funkcję przekaźnika informacji. Effie Chau, profesor, członek prezydenckiej Rady do Spraw Medycyny Alternatywnej Stany Zjednoczone. Ważne jest to, co robimy na co dzień. To, co człowiek robi, wpływa nie tylko na niego, ale też na innych ludzi i na cały wszechświat. Whale Kazanciejew, Rosyjska Akademia Nauk Medycznych, Rosja. Badaliśmy wodę w okresie zaćmienia Słońca i w okresie komety Shoemaker-Levy. Okazało się, że kultura tkankowa w wodzie, kiedy spodziewamy się zaćmienia już tydzień wcześniej, ona o wszystkim wie. Wszechświat funkcjonuje jak jeden złożony organizm. Wszystkie jego części, więc także i my, i nasza Ziemia, są nierozerwalnie związane ze sobą kolosalnym przepływem informacji. W mechanizmie wymiany informacji kluczową rolę na naszej planecie odgrywa właśnie woda. Faktycznie jest ona środowiskiem, które zarządza całą przyrodą. Chińskie kroniki wspominają o naczelniku Gansu, Chong Chunie, z którym, jak donoszono, nieraz spotykał się i długo rozmawiał Genghis Khan. Pewnego razu, gdy w kraju szerzyła się nieznana epidemia, władca Pekinu poprosił naczelnika, by ochronił ludzi. Ten pomodlił się i choroba ustąpiła. W odpowiedzi na liczne wyrazy wdzięczności naczelnik powiedział: modlitwa nie jest ważna. Jedyne, czego potrzeba, to wiara. Właśnie o to chodzi. Wielu uważa, że myśli i zamiary, używamy słowa zamiary, mogą znajdować wyraz w wodzie. Jest taka możliwość jak podczas modlitwy, gdy zwracamy się do bogów. Modlitwa zapisuje się w wodzie. W Piśmie Świętym są takie wspaniałe słowa. Dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli masz wiarę i powiesz górze, która stoi ci na drodze, góro, przesuń się, to góra się przesunie. W tym wypadku to oczywiście metafora, ale pozwala ona zrozumieć siłę wiary.